To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Odcinek drugi. Odbyły się zawody w Oberstdorfie. Pierwsze z cyklu turnieju czterech skoczni. Wygrywa Kobayashi przed Geigerem i Kubackim na czwartym miejscu. Kraft, a na piątym już z bardzo dużą stratą Żyła. I co w związku z tym? Otóż wszyscy to może zbyt duże uogólnienie, ale wiele osób, widząc te 9,2 punktu przewagi nad Geigerem, już powolutku wpycha w ręce młodszego Kobayashiego Złotego Orła. Ja wciąż bym jednak przestrzegł. Treningi nie były jakieś bardzo rewelacyjne. 14 i 6 miejsce w treningach, 4 w kwalifikacjach, 3 w serii próbnej. Widać tendencję zwyżkową. Kobayashi bez wątpienia jest w formie, aczkolwiek nie wydaje mi się, że jest w takiej formie jak w poprzednim sezonie, w tym samym punkcie. Mimo że tam na dwóch pierwszych konkursach był o włos przed Markusem Eisenbichlerem, to jednak ta forma nie wydaje się być tak wysoka i na tyle stabilna, żeby wygrać na pewno 4 konkursy. Już też pojawiają się takie głosy, ale też jeszcze jestem jak do tego sceptycznie nastawiony. 4 konkursy to byłby wielki wyczyn i wątpię, żeby ktoś był w stanie wygrać 8 konkursów z rzędu rok po roku, de facto. No raczej 2 lata pod rząd wygrać tak konkursy, bo przynajmniej tak mi się wydaje, jest to wręcz nieprawdopodobne i to nie chodzi tylko o samą dyspozycję sportową, co udowodnił chociażby Peter Preuss, który był w formie w sezonie 15-16, żeby to zrobić, ale warunki w Oberstdorfie były takie, a nie inne, tak się ułożyły, że Preuss po prostu nie miał szans wygrać wtedy z Freudem, co nie zmienia faktu, że później sytuację szybciutko wyprostował i wygrał turniej 4 skoczni bezapelacyjnie, mimo że Freud stawał na głowie i też był w wielkiej formie, ale jednak Preuss był jeszcze mocniejszy. I czy można zadać pytanie, to te 9,2 punktu, 10,4 nad Kubackim, 13,9 nad Kraftem. Jak jest to dużo? Bo można powiedzieć, że to jest tyle metrów, takie noty, takie przeliczniki, ale z drugiej strony to jest cały czas 6 skoków. Wiele osób patrzy na przez pryzmat konkursów dwuseryjnych. Nie patrzą z odrobinę szerszej perspektywy, o której należy mówić w przypadku turnieju 4 skoczni. Kilkanaście punktów rozbite na 6 skoków to jest dosłownie 2 metry. 2 metry na skok. Kobayashi jest oczywiście w wielkiej formie. I wydaje mi się, że to co jestem w stanie założyć z dużą pewnością na około powiedzmy 85%, 90% może nawet, że już Kobayashi z podium nie powinien spaść. Ta przewaga nie tylko nad tą trójką, o której mówiłem, ale też nad Żyłą, który ma stratę 23,6 punktów, przy tej formie Kobayashiego powinna wystarczyć, żeby utrzymał się na podium rok po roku i też jest mimo wszystko głównym kandydatem do zwycięstwa i w tym momencie jest o wiele wyraźniejszym kandydatem. Wiem, że chociażby Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania stawiał go wyżej niż Krafta. Ja też w tym momencie w związku z tą sytuacją byłbym w stanie się zgodzić, aczkolwiek cały czas nie skreślałbym Krafta. Ta nota, te 13,9 punktu i przede wszystkim 4 miejsce jest spowodowane notami. Drugi skok był też dość długi, aczkolwiek Kraft stracił, można spokojnie założyć, 5 punktów na notach, ponieważ za skok pierwszy, który był krótszy o metr od drugiego, miał 55,5, a za drugi miał 50,5, to spokojnie można założyć, że prawidłowo wylądowany skok mógłby zostać oceniony na też 55,5. Zyskałby 5 punktów i w tej sytuacji wyprzedziłby Geigera i raczej dużo mniejsze pewność co do zwycięstwa Kobayashiego dużo mniejsza. Ja dalej jestem zdania, że Kraft jeszcze może powalczyć. Może. Nie mówię, że wygra, że dogoni na pewno, aczkolwiek cały czas wydaje mi się, że to jest najpoważniejszy rywal dla Kobayashiego. Dlaczego nie Geiger albo można by się jeszcze oburzyć Kubacki? Geiger wydaje się być zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek nie wydaje się, że byłby w stanie dołożyć jeszcze coś więcej. Aczkolwiek jeśli któryś zawodnik jest najbardziej prawdopodobny, żeby być na tym trzecim miejscu albo drugim, no to jest Geiger, bo jednak jest niesamowicie regularny. Poczynając od treningów, przez kwalifikacje, po serię próbną, po skoki konkursowe, poziom jest bardzo wysoki, bardzo równy, jest to najrówniejszy aktualnie zawodnik w stawce. Co do Kubackiego, jest na podium w tym konkursie, jest na podium oczywiście turnieju 4 skoczni, aczkolwiek ja cały czas podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej. Jest to zbyt nieregularny zawodnik, żeby moim zdaniem stanąć na podium turniejowym. Tym bardziej jeszcze w starciu z Geigerem, z Kobayashim, z Kraftem.
być może nawet i z żyłą. Po prostu nie spodziewam się, że nie przetrafi się mu chociaż jeden słabszy skok spośród tych sześciu. Rok temu do garnisz Partenkirchen był na podium. Wydawało się, że może być rzeczywiście na tym podium, ale przyszedł Innsbruck i to uciekło. Tak naprawdę turnieju nie można wygrać, przesądzić jeszcze powiedzmy przed Innsbruckiem, ale można go przegrać w każdej chwili. Mówi się, że w Oberstdorfie można go przegrać. I tak naprawdę tylko dwie, czy może powiedzmy trzy postacie, które mogłyby ewentualnie mieć szansę namieszać, pogrzebały praktycznie swoje szanse na dobry wynik. Po pierwsze Huber. Jeżeli ktoś coś tam myślał po Engelbergu, że może on powalczy, no to nie, nie. Pogrzeba. Sytuację błyskawicznie wyjaśniła się w kwalifikacjach. Słabe warunki, skok być może też niezbyt udany, no ale sytuacja wyjaśniła się zanim się w ogóle rozpoczęła tak naprawdę. Schlierenzauer trafił na Krafta. Stawka Lucky Loserów była mocna w tym konkursie. No, nota 124,2 nie dała awansu, co nawet przy tym poziomie konkursu było dość zaskakujące. I trzecim takim zawodnikiem jest ktoś, kogo ja osobiście upatrywałem jako zawodnika, który może się zakręcić koło podium albo nawet na nim stanąć. Peter Preutz, no teoretycznie wydaje się, że jest w formie, że odległościowo byłby w stanie, ale tracąc naprawdę ogromne ilości punktów na notach, no to po prostu stracił 10 punktów. W pierwszej serii miał notę 47, bardzo nieudane lądowanie. On spokojnie mógłby, w porównaniu nawet do Konstantina Schmida, który uzyskał identyczną odległość 127 metrów, miał notę 54 punkty, a Preutz miał 47. To są tylko jeden skok i to jest już 7 punktów, to jest prawie 4 metry. W drugiej serii skoczył 135, ale znowu te noty były mocno przeciętne. Tu znowu można byłoby dodać spokojnie 3 punkty i razem robi się 10. Być może odległościowo Preutz mógłby jeszcze powalczyć, mimo odległej lokaty. Ale patrząc przez pryzmat problemów z lądowaniem, i to nie jest żadne nowe w tym sezonie, bo Preutz od początku sezonu miewa te problemy z lądowaniem, no to ja no jednak nie widzę go na podium już. To jest moja pomyłka już po pierwszym odcinku, już jest pomyłka dość poważna. Ale cóż, trudno. Jeszcze pozostał Lindvik i klasyczne podium, bo co do podium tak naprawdę nie jest aż tak łatwo znaleźć alternatywy, jak powiedzmy w poprzednim sezonie, bo oprócz Kobayashiego to jednak alternatyw było bardzo dużo, a w tym sezonie jednak ta trójka, czwórka wydaje się być dość wykrystalizowana. I dalej wypadałoby poruszyć temat Kamila Socha, no bo jednak był dość regularnie umieszczany wśród kandydatów do podium. Tutaj miejsce 19, 20 nota pierwszej serii, 16 nota drugiej serii. Czy to jest zawód? Z jednej strony nie, no bo jednak, tak jak wspominałem, Kamil nie jest po prostu w tak wysokiej formie, nie jest wystarczająco równy, żeby być na najwyższym poziomie. I po prostu taki konkurs, gdzie jest w drugiej dziesiątce, gdzie jeden skok wyszedł, ale był w średnich warunkach i dlatego jest oczywiście jeżdżony po worku sedlaku, mimo że konkurs całościowo był najrówniejszy ze wszystkich i tutaj ciężko się akurat do tego przyczepić, bo tutaj nie było wiatru, tylko ruchy powietrza. To drugi skok mimo teoretycznie lepszej noty, lepszej pozycji i delikatnego awansu w klasyfikacji wydawał się być po prostu słabszy. I to nie jest zdziwienie, bo jest bardzo prawdopodobne, że Stoch powiedzmy na przykład w Innsbrucku albo w Garmisch-Partenkirchen po prostu wygra. Tylko czy to jest forma, żeby wygrać faktycznie turniej 4 skoczni albo chociaż stanąć na podium? W mojej opinii niestety nie. I to samo, tak jak wspominałem, twierdzę o Kubackim, że po prostu nie jest to wystarczająco równy zawodnik na taką imprezę. Co dalej? Dalej jest już Piotr Żyła, który ma aż 23,6 punktów straty, a co ciekawe, za nim jest prawdziwy ścisk. Dlaczego ścisk? Ponieważ na miejscach od 5 do 13 mamy Żyłę, Aschenwalda, Sato, Johanssona, młodego Preutza, Lindvika, Eisenbichlera, Piusa Paszkę, który wygrał serię próbną i zaczęły się przebąkiwania, że może coś, cudowna historia, ale jak na razie się aż na to nie zanosi. I Stefan Laje. Ta grupa mieści się w zaledwie 4,9 punktu, niecałe 3 metry. I uważam, że cała ta grupa do Laje jest jeszcze jak najbardziej w grze o turniejowe podium. Bo wierzcie lub nie, 28,5 punktu to wcale nie jest jakaś oszałamiająca ilość.
Jest sezon 2007-2008 i mamy zawodnika, który traci ponad 36 punktów do wygrywającego wówczas Thomasa Morgensterna i jest to Michael Neumayer. Neumayer, który mimo wszystko staje na podium turnieju 4 skoczni, mimo tak dużej straty. Alaje traci przecież o wiele mniej, a w większości to są zawodnicy, których na to stać. Lindvik był jednak umieszczany regularnie wśród kandydatów do podium. Jeżeli ktoś oglądał Filipa Wiśniewskiego, no to wie, że był tam umieszczony, więc też się nie dziwię, że został tam mimo wszystko umieszczony. Chociaż uważałem, że jest o nim względnie za cicho. A pozostali zawodnicy, którzy już są poza tą grupą, teoretycznie nie jest to jakaś ogromna strata od Heibecka w dół jeszcze, ale wydaje się, że jednak ten podział jest już dość może symboliczny, ale wydaje mi się, że teraz ta trzynastka czołowa będzie walczyć o podium. I teoretycznie o tak naprawdę jedno miejsce na podium, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś z tej czwórki czołowej wypadło aż trzech zawodników. Nie wydaje mi się. Oczywiście Kraft może powtórzyć, może mu się przydarzyć to samo, co przez ostatnie dwa lata w Garmisch-Partenkirchen, gdzie dwa razy pogrzebał szansę na jakikolwiek dobry wynik w turnieju czterech skoczni. I najogólniej rzecz biorąc, tak naprawdę wiadomo o wiele mniej po tym konkursie, niż mogłoby się wydawać postronnemu kibicowi na pierwszy rzut oka. I też warto podkreślić to, że Niemcy wygrali ten konkurs, jeśli chodzi o Puchar Narodów i wyprzedzili Słowenię, przeskoczyli na piąte miejsce. I mimo tego, że jest szpital cały czas, Ziegel się leczy, Wenger się leczy, Freund się leczy, Lisa oczywiście to jest junior, ale też się leczy. I przychodzi Roth, przychodzi Raimund, przychodzi Hamann, i ci zawodnicy są w stanie zapełniać luki. To nie są wybitne występy, ale jednak nawet Hamann był w czwartej dziesiątce, nie w piątej. Wyprzedził dużą część zawodników i to nie był na pewno skok kompromitujący. To nie była próba kompromitująca. Tym bardziej, że skok w kwalifikacjach był naprawdę bardzo, bardzo solidny. To była druga dziesiątka. Był rozstawiony, więc... A do tego jest jeszcze przecież Freitag bez formy, o którym już niektórzy wieszczą mu upadek, że to już jest zjazd i koniec kariery w lada dzień, co też jest trochę śmieszne. Ale widać, że niemiecka krajówka, a też juniorzy, no jednak jest dobrze, jest bardzo dobrze w ich przypadku. Jest lepiej niż powiedzmy na przykład w reprezentacji Polski, gdzie chociażby niestety no Mateusz Guruszka złamana ręka i Mistrzostwa Świata Juniorów stoją pod wielkim znakiem zapytania. I jeszcze krótko o notach dla Kobayashiego za pierwszy skok, bo one wywołały bardzo dużo kontrowersji, no bo to nie było perfekcyjne lądowanie. 54 punkty to jest no dużo, to nie jest jakiś poważny uszczerbek na nocie i wyraźne prowadzenie po pierwszej serii. Ale po pierwsze, Kobayashi wygrał dzisiaj wyraźnie i tak naprawdę obrazu konkursu nie zmieniłoby, gdyby miał powiedzmy 52 czy 51, bo 51 według mnie to jest najniższa ocena, jaką mógłby łącznie zdobyć za takie lądowanie. I mimo wszystko te 54 punkty ja jestem w stanie obronić, ponieważ lot bardzo długi, bardzo spokojny, powyżej rozmiaru skoczni, był telemark. Były problemy na odjeździe, utrzymał, jakby powiedzieć, ten telemark, był mocno zachwiany, ale był utrzymany, nie cofnął się na tyły nart, tak jak Stefan Kraft. I wydaje mi się, że 53 spokojnie bym obronił, 54 punkty może nie, ale dla mnie oceny 18 są na akceptowalne, bo to jednak był skok bardzo długi, zwłaszcza na ten konkurs. I ale ogólnie to jest... Może być to kontrowersyjne właśnie dlatego, że w tym konkursie oceny były naprawdę, sędziowie nie szaleli z wysokimi ocenami. Najlepszy dowód, że Dawid Kubacki i Karl Gager to byli zawodnicy o najwyższych notach, 55,5 punktu, jeszcze Stefan Kraft za pierwszy skok. I nie jest to jakaś oszałamiająca nota, powiedzmy sobie szczerze, za skoki powiedzmy Geigera można spokojnie dać 57 punktów i nikt by nie miał z tym żadnego problemu. Spokojny lot, długi skok, pewne lądowanie, dobry odjazd. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić poza odległością, bo 140 metrów z perfekcyjnym telemarkiem to mogłaby być spokojnie 20, ale sędziowie na początku sezonu zawsze są dość oszczędni, a dopiero w planicy często szaleją i szastają 20 na prawo i lewo.